Cześć kochane, dzień dobry, zapraszam Was na nowy przegląd do sklepu Action. Zaczynam od przeglądu asortymentu z promocją tygodnia. Prosiłyście mnie w komentarzach o to, abym Wam pokazywała, jakie produkty są obecnie przecenione, tak więc mam nadzieję, że znajdziecie w tym filmiku coś dla siebie. Życzę Wam miłego oglądania. Jeżeli oglądacie moje filmiki na bieżąco, to doskonale wiecie, że polecałam Wam te wiszące kosze na śmieci. Są naprawdę świetne, a teraz możecie również dorwać je w atrakcyjnej cenie. Występują trzy wersje kolorystyczne: srebrna, biała oraz czarna. Kochane, jeżeli lubicie moje przeglądy półek sklepowych, to koniecznie zostawcie subskrypcję, wtedy nie pominiecie żadnego filmiku, a jak widzicie, tych nowości na półkach jest naprawdę bardzo dużo. Mam również dla Was fantastyczną informację, ponieważ obecnie na promocji znajdziecie moje ulubione żelazko w sprayu. Kosztuje niecałe 11 zł, a tutaj obok są również karty zapachowe, które również Wam niejednokrotnie polecałam. One są naprawdę bardzo intensywne i kosztują, jak widzicie, niecałe 7 zł. Kolejna fajna nowość, którą teraz znalazłam w Action, to takie całkiem spore kosze na ubrania. Za sztukę zapłacicie niecałe 2 dyszki i jak widzicie, jest grafitowa oraz biała wersja. Dajcie znać, jak one Wam się podobają.
Co prawda rok szkolny się jeszcze nie skończył, ale w Action możecie znaleźć bardzo dużo fajnych gadżetów. Są już m.in. piórniki. A tutaj kolejna nowość, którą zdecydowanie warto jest mieć w swoim domu. Jest to zestaw takich 13 pojemników, które świetnie sprawdzą się do organizacji, ale również do zabierania ze sobą jedzenia na wynos. Możecie je również wykorzystać w swojej lodówce albo w swojej zamrażarce, ponieważ są one wytrzymałe do nawet minus 20 stopni. Za całość zapłacicie niecałe 40 zł. I to wszystko w dzisiejszym przeglądzie ze sklepu Action. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie koniecznie znać, co spodobało Wam się najbardziej. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Dziękuję Wam z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!